Cześć, z tej strony Marta. Mija dzisiaj dokładnie tydzień od zakończenia Pyrkonu, czyli Festiwalu Fantastyki, który odbywał się między 14 a 16 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Skoro minął tydzień, to czas na podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w zeszły weekend właśnie w Poznaniu i zadanie sobie bardzo ważnego pytania. Pyrkon to dla planszówkomaniaków hit czy kit? Impreza rozpoczynała się w piątek o godzinie 14, ale już od wczesnych godzin porannych ustawiła się gigantyczna kolejka po odbiór biletów. Jeśli chodzi o tłumy, to ogólnie w ten weekend w Poznaniu było bardzo, bardzo tłumnie, ponieważ odbywały się trzy duże imprezy łącznie, co też miało ogromny przekład na ceny noclegów. Tak jak co roku było tak, że ceny noclegów szły w górę w momencie, kiedy odbywał się Pyrkon, tak w tym roku to było dzikie szaleństwo i moim zdaniem dzika przesada, jeśli chodzi o ceny wynajmu pokoi, hoteli, czy w ogóle jakby jakichś całych apartamentowców. No ale cóż, trzeba było sobie radzić. Ogólnie ceny biletów w tym roku na Pyrkon też były dość wysokie i niestety widziałam już przez sprzedaże na przyszły rok. No nie zapowiada się, żeby to poszło w dół, a raczej ceny będą dalej wzrastać. Ale z takich pozytywnych rzeczy. Weszłam na targi, pierwsze co zrobiłam to oczywiście obczajka, co, gdzie, kiedy i gdzie lepiej się udać. Pierwsze moje kroki oczywiście postawiłam na halę wystawców, ze względu na to, że tam byli w większości wydawcy, których znamy i lubimy z tego naszego świata planszówkowego. Tutaj macie rzut taki ogólny na halę. Co ciekawe, to jest nagranie z soboty, gdzie powinien być wielki tłum ludzi, a alejki są jeszcze w miarę puste, także dało się przejść ze spokojem. No i najważniejsze pytanie pewnie, kogo można było spotkać na Pyrkonie? Już Wam wszystko pokazuję. Na pierwszy rzut idzie Ravensburger, który główny nacisk położył na grę Disney Lorcana, czyli karciankę, którą wydają. Oczywiście można było zakupić, ale też i pograć w inne ich gry. Mieli dość spore stanowisko. Za chwileczkę przejdziemy do stanowiska, które było dokładnie naprzeciwko nich, czyli do Lucky Duck Games. Kaczki przygotował przedpremierowo grę Nekojima i Halo Wieża, które jeszcze cieplutkie w sobotę rano wjechały na hale targowe. Oczywiście można było też zagrać w inne tytuły, takie jak na przykład Wielce Imponujące Budowle czy Marvel Dice Throne. No i najważniejsze, spotkać przesympatyczne osoby, które tłumaczyły nam te gry. No i Egmont. Egmont pomimo dużego stanowiska mieli dość niewielkie pole do popisu dla gier planszowych, ale fakt, oni co roku kładą większy nacisk na Pyrkonie typowo na komiksy. U Muduko przez cały ten weekend bardzo dużo się działo. Premierę miała gra Złap kadr Pawła Gajdy i sam autor nawet tłumaczył całe rozgrywki, także miałam przyjemność poznać Pawła, miałam przyjemność zagrać w Złap kadr i szczerze polecam, przetestujcie sobie, bo jest to ciekawy, rodzinny tytuł. Można było również na stoisku Muduko spotkać Piotra Sokołowskiego, który tworzy piękne grafiki do takich gier jak Spór o Bór czy Bale i Skandale. Teraz widzicie właśnie Rebela. Rebel miał dość fajne miejsce, ponieważ był w takim przelotowym miejscu i łapał też na takie proste gierki jak Klask czy inne zręcznościowe tytuły. Po prostu takie osoby przechodne, że tak powiem, niekoniecznie jakichś geeków planszówkowych. Mieli dużo miejsca, także trochę tych tytułów było wystawionych. Mi akurat udało się u nich zagrać w Ostoję. Za chwileczkę zobaczycie stanowisko Phalanxa. Jest ono naprawdę malutkie i powiem szczerze, że pierwszego dnia kompletnie je nawet ominęłam, nie zauważyłam go wcześniej, ale już w sobotę tutaj poczuli się ten klimat cosplayowy i widzicie ich wspaniałe przebrania. Wcale nie dziwię się Phalanxowi, że miał takie małe stanowisko, bo ceny wynajmu terenu na hali wystawców to były po prostu jakieś kosmiczne kwoty. A teraz Fox. Fox miał swoją premierę gry Zamek Tajemnic i też mocny nacisk kładli na bonsai, z czego widzieliście tutaj takie piękne ujęcie na te kwiatki i na całą rozgrywkę. No i jak zwykle tutaj radosna nasza księgarnia. Ja bardzo lubię
przyjdź do nich, bo są zawsze tacy uśmiechnięci, także każdy u nich też znajdzie coś dla siebie. Miej też dobre miejsce, muszę powiedzieć, na tej hali, ponieważ nie byli w takiej centralnej części, tylko gdzieś w takim, można powiedzieć, ruchu komunikacyjnym troszeczkę. I Juwi. Juwi bardzo duży nacisk kładło oczywiście na smarty i na tego typu imprezach jest to po prostu świetna decyzja. Można było też ograć ich nowe tytuły, czyli takie gry jak Alpina czy Odyn, co przy okazji bardzo Wam serdecznie polecam, bo są to małe, ale naprawdę ciekawe gry. Jak widzicie, zainteresowanie było dość spore. No i przechodzimy do Galakty, która jak zwykle miała super wyprzedaże, ale oprócz tego można było u nich zagrać w taką grę jak Terror Escape czy Adele. Teraz wyjdziemy już troszeczkę z tego świata wydawców planszówkowych i przejdziemy do hali, w której znajdował się Games Room, a oprócz tego Games Roomu było miejsce na gry bitewne. Tutaj właśnie widzicie różnego rodzaju bitewniaki, gdzie po prostu całe te plansze cieszyły oczy i było widać, że tam jest kawał świetnej roboty zrobiony. Oprócz gier bitewnych na tej hali znajdowała się również taka strefa gier karcianych, takich na przykład typu Magic, gdzie odbywały się całe turnieje, całe tłumaczenia zasad i muszę powiedzieć, że to miejsce też cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Teraz widzicie strefę prototypów. Ona też była dość spora, co jest moim zdaniem super, że nowi twórcy gdzieś pokazują swoje pomysły, które wychodzą na światło dzienne. No i teraz wychodzimy już kompletnie ze świata planszówkowego. Chciałam Wam też pokazać, co w ogóle mogliście spotkać na targach poznańskich, na Pyrkonie. No i jak widzicie, były książki i muszę powiedzieć, że niemało było wydawców książek. Także każdy fan fantastyki znalazł na pewno jakiś tytuł, który mu przypasował. Była też strefa chillu, takiego chillu aktywnego, że tak powiem, w innej hali. Można było na przykład zaśpiewać sobie jakąś piosenkę na karaoke, albo potańczyć, albo poleżeć, albo poskakać. Naprawdę, to była hala, gdzie bardzo, bardzo, bardzo dużo się działo. I moim zdaniem taki duży plus Pyrkonu, co zawsze było jego plusem, że naprawdę atmosferę na miejscu tworzą ludzie. I świetne jest to, że każdy tam jest dla Ciebie sympatyczny, że możesz sobie porobić zdjęcia z ludźmi, którzy są super przebrani, którzy stworzyli świetne cosplaye i tak dalej. I tutaj pozdrowienia dla Mary Izaka, bo też zrobili kawał świetnej roboty. No i co? Tutaj też były jakieś miejsca, które reklamowały jakieś domy strachów, właśnie jakieś tacy wystawcy, którzy sprzedawali ubrania, które można właśnie potem wykorzystać do cosplayi. Można było też znaleźć takie miejsca, gdzie tworzyło się różnego rodzaju rękodzieła. W sali ziemi, czyli w takim, można powiedzieć, głównym miejscu, gdzie odbywały się różnego rodzaju prelekcje, na które niestety były oczywiście gigantyczne kolejki, jak co roku. Była też właśnie cała strefa i dla fanów Star Warsów, i dla fanów Lego. Tak jak wspominałam, jeśli chodzi o te rękodzieła, można było wykuć swój nóż nawet na targach, także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o to znalezienie dla każdego czegoś, no to też był oczywiście kącik dla najmłodszych, gdzie animatorzy po prostu umilali czas dzieciakom w różnego rodzaju sposób. Teraz, jeśli mam gdzieś tak ogólnie podsumować to, co się tam działo, to naprawdę jest to przyjazne miejsce i wiele ciekawych rzeczy można tam zobaczyć. Ale bardzo nie podobał mi się bałagan, który panował w tym roku. To jest mój czwarty Pyrkon i muszę powiedzieć, że pierwszy raz było aż taki misz-masz na hali wystawców na przykład, że było piękne rękodzieło, a za chwilę tandetna chińszczyzna, planszówki, a za chwilę bubble. Jakiś taki duży chaos tam panował, ale teraz to, co widzicie, to jest coś, co co roku kradnie mi serce, a czasami nawet krew, czyli krewni Pyrkonu. I muszę powiedzieć, że w tym roku wioska była dużo większa.
Oprócz tego, że było więcej ambulansów do pobierania krwi, to też było miejsce, gdzie był stomatolog, gdzie uczono różnego rodzaju badań, na przykład piersi i tak dalej. Nie byłam sobą, jeśli bym też nie wspomniała o takich poznańskich akcentach, czyli o niewidzialnej ulicy, która też występuje w innych miastach, ale również jest w Poznaniu. No i o takich cudownych gadżetach poznańskich, czyli na przykład kubkach z pyrami, z węborkiem i tak dalej. Także tych poznańskich akcentów było dość sporo i to moim zdaniem jest fajna reklama dla Poznania. No i teraz pytanie do Was. Jak uważacie po tym, co widzieliście? Czy Pyrkon to hit czy kit? I czy zobaczymy się na nim w przyszłym roku? Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.